To jest podcast spotkania z przyrodą, odcinek 84. Dzisiaj, krótko, w kilku słowach, powiem Wam o tym, że to nieby wielkie słowa fotografia przyrodnicza może zmienić nasze życie. Zapraszam Was do wysłuchania tego, przynajmniej póki co, ostatniego odcinka podcastu. Ja nazywam się Michał Stanecki, a to jest podcast spotkania z przyrodą, kierowany do wszystkich, dla których przyroda jest ważna. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają, piszą do mnie, komentują, udostępniają i pomagają w promocji moich audycji. Bardzo dziękuję też wszystkim moim patronom. I pamiętajcie, łączy nas przyroda. Dzień dobry, dzień dobry. Szanowne słuchaczki, szanowni słuchacze, dzisiaj chciałem Wam powiedzieć w kilku słowach o tym, że fotografia, w tym przypadku fotografia przyrodnicza, ma ogromną siłę. Oczywiście to nie jest nic nowego, nic odkrywczego, bo pewnie zdajecie sobie z tego sprawę, że właśnie fotografia może być więcej warta niż tysiąc słów. To klasyka. Odnosząc to do takich realiów i naszej sytuacji, naszej fotografów przyrody, czy miłośników, pasjonatów przyrody. Pewnie gdzieś fragmentarycznie pojawiały się te historie z mojego życia wcześniej w odcinkach. Natomiast chciałbym to dzisiaj w pewien symboliczny sposób podsumować. Jest ja fotografia, miałem do czynienia jako młody chłopak, jeszcze w szkole podstawowej, gdzie fotografowałem głównie na jakichś rodzinnych wyjazdach, i były to zdjęcia robione aparatem Smiena. Później było trochę zabawy w ciemni, oczywiście domowej, takiej łazienkowej, pożyczony powiększalnik. Resztę sprzętu skompletowałem, kuwety, niekuwety i tak no, dalej. Czynniki się kupowało oczywiście i to wszystko ja próbowałem jakoś zamienić w postaci czarów, w fotografię na papierze. Raz się udawało lepiej, raz gorzej, ale faktycznie uczyłem się tego i zbierałem doświadczenie. Później jeszcze na poziomie chłopaka, który miał lat kilkanaście, miałem do czynienia z fotografią. Patrzyłem już wtedy przez pryzmat Zenita. Ale przyznam wam, że nawet nie pamiętam TTL chyba, ale nie pamiętam jak ten, jak ten model się nazywał. W szkole średniej trafiłem na nauczyciela, który założył w szkole kółko fotograficzne. Było nas tam kilkunastu chłopaków, ponieważ było to technikum. Uczyliśmy się teorii fotografii, uczyliśmy się praktyki, łapaliśmy jakieś pierwsze doświadczenia. Pamiętam, że też był wtedy, to był mój zresztą jedyny do dzisiaj typowy plener fotograficzny. Pojechaliśmy do Szczyrku zimą fotografować. Fajne, bo zbudowało to też jakąś bazę, jakąś podstawę. Potem ten mój kontakt z fotografią bardzo mocno się ukrócił i pamiętajmy, że mówimy tutaj o, o czasach, w których nie było jeszcze smartfonów, czyli tych aparatów, które mamy dzisiaj w kieszeniach. Do fotografowania wróciłem po kilku ładnych latach przerwy i to był przeskok od razu na takie aparaty, no jeszcze analogowe, ale już, już automaty. Dzisiaj chyba powiedzielibyśmy tutaj o, o, o dużym kompakcie z wysuwanym obiektywem. Było ich kilka, nie pamiętam, marek. Chyba w 2004 roku pojawiła się pierwsza cyfrówka, mały taki kompakt Sony. No te aparaty wtedy były dosyć drogie, no ale to były, to były mnie początki fotografii cyfrowej. Chyba w 2004. W 2006 kupiłem swoją pierwszą lustrzankę. To był taki amatorski Canon 350D, ten korpus się nazywał i kitowy obiektyw, ten mały plastikowy. Więc zaczęło się od takiej fotografii spacerowej, krajobrazowej, bo to jednak gdzieś we mnie się działo i to do tego mnie ciągnęło. Gdzieś na peryferiach miasta, jakieś pierwsze łąki, lasy, tego typu historie, trochę w parku. Fotografowałem i właśnie w parku mój wzrok padł na ptaki. Wtedy sobie uświadomiłem, że naprawdę znam raptem kilka, może kilkanaście gatunków ptaków. Momentalnie też uświadomiłem sobie, jak dużej wiedzy i doświadczenia potrzeba, żeby je fotografować. Kupiłem sobie wtedy obiektyw kanonowski, słynną pompkę w tej pierwszej wersji 140 ze światłem 56, i tym. Sprzętem uczyłem się fotografować ptaki. To była też taka fotografia zimowo trochę na stawie w parku. I pamiętam, że było to bardzo fajne doświadczenie, bo właśnie te gatunki, które pozwalają podejść bliżej, pozwalają po prostu ze sobą popracować, poćwiczyć, są dla nas fajnym warsztatem i fajną szkołą. I to faktycznie były karmniki parkowe, oczywiście sikory, kowaliki, dzięcioły. Krzyżówki na stawie, czy później w sezonie, tym cieplejszym, łyski, kiedy wracały jeszcze wtedy, chyba nawet łabędzie były na tym stawie w parku, obok którego mieszkałem. Wiewiórki, więc tego typu fotografia to były początki. No i w ten sposób się mocno wkręcałem. Chyba w 2010 dałem się namówić, pojechałem na pierwsze spotkanie. Okręgu Związku Polskich Fotografów Przyrody. To był kop, to wtedy dało mi taką fajną motywację, bo mogłem spotkać się z mistrzami, ludźmi, którzy siedzieli już od lat w tej fotografii przyrodniczej. Oczywiście reprezentowali zupełnie inny poziom, bo i od strony technicznej, i od strony też wiedzy przyrodniczej, to, to, to był poziom dla mnie wtedy niedościgniony, ale miałem się od kogo uczyć. Poznałem naprawdę ciekawych ludzi z wieloma... Z nich utrzymuje kontakt do dzisiaj. To są no, jakby taka też jest idea związku, prawda? Że tych młodych się wprowadza i ułatwia im trochę wejście w świat fotografii przyrodniczej. Więc tam łapałem inspiracji, ale tam też uczyłem się i to był jakiś taki fajny warsztat. No i zaczą, zacząłem się w tej fotografii coraz bardziej zatapiać. Stało się to moim hobby, takim pierwszoplanowym. Bardzo dużo czasu poświęcałem na wypady w teren, wszystkie weekendy, gdzie tylko była chwila czasu. Nawet nie dało się wyjechać z miasta, to gdzieś byle tylko tam na właśnie peryferię, żeby kawałek łąki czy nad, nad rzekę Ner czy do jakiegoś lasu i mogłem działać. Tutaj układ dla Łukasza, który też wyciągał mnie na te takie bliskie lokalne plenery, bo to on też troszeczkę zaraził mnie wtedy tym właśnie takim plenerowaniem fotograficznym i długo, długo jeździliśmy razem. Do tego właśnie doszło ZPFP, więc jakby taka baza powstała, z tego, z tego był taki zaczyn, który dał mi możliwość wykonywania tych kolejnych kroków. I w miarę łapania doświadczenia i umiejętności zaczęły mnie pociągać też inne. No, powiedziałbym kategorię tej fotografii przyrodniczej, ale dzisiaj już wiem, że to było. Oczywiście, z jednej strony, była to fotografia, czyli też to takie nazwijmy no, techniczno-artystyczne obcowanie z. Tym, co widzimy. Nie chcę tu górnolotnie mówić o jakimś malowaniu światłem i tak dalej, bo za, za artystę nigdy się nie uważałem. Ta moja rzemieślnicza robota sprowadzała się do tego, że po prostu budowałem w sobie coraz więcej umiejętności, czy to podejścia, czy to właśnie technicznie fotografowania, ale dzisiaj z perspektywy czasu już wiem, że to po prostu sama przyroda mnie wciągała dalej. A fotografia była tym katalizatorem. Poprzez kolejne dziedziny fotografii odkrywałem kolejne segmenty przyrody. Były to krajobrazy, były to właśnie krajobrazy takie nad łąkami, nad rzekami łąki, doliny rzeczne, lasy, rośliny. Taki. Wtedy też zacząłem wchodzić w całą tą fenologię, w ten rytm przyrodniczy, że od wiosny, że przylaszczki, że zawilce, że pierwsze ptaki przylatujące, potem to, potem to, potem to, potem letnie łąki, a potem jesienią migracja ptaków, przeloty gęsi, żurawie, rykowisko. Myślę, że doskonale wiecie, o czym mówię, ale mocno się w to wkręciłem i zacząłem. Próbować też innych dziedzin, tak jak powiedziałem, to była makrofotografia, czyli jakiś pierwszy obiektyw, to był chyba taki zmodyfikowany helios, czyli no, klasyka, nie? i próby tych jakichś tam rozblikowanych kwiatków i innych tego typu historii. Pierwszy przełomowy moment to był obiektyw jasny, 300 -ka kanonowska ze światłem 2,8. Pamiętam, że pojechałem po niego. Za niemiecką granicę kupiłem taki obiektyw z drugiej ręki używany, no i to wtedy jakościowo faktycznie był przeskok, bo to była brzytwa. To był sprzęt większy, cięższy, a miałem do niego jeszcze telekonwerter, więc ta ogniskowa była tam chyba ciut większa niż wcześniej z tej 400. Natomiast oczywiście jakościowo te zdjęcia były dużo, dużo lepsze. Podmieniałem korpusy. W międzyczasie cały czas tą metodą, że coś sprzedaję, trochę dokładam i kupuję nowszy. Więc był to Canon 40D, potem był chyba Canon 7D, 7D Mark II. A potem Marcin Dobas yy, zaraził mnie Olympusem. I faktycznie w 2017 roku przeskoczyłem na bezlusterkowiec Olympusa. Miałem też kilka obiektywów, miałem teleobiektyw, chyba 300. Kurczę parcie, jak ten czas szybko leci. Już nawet nie pamiętam. Pojawił się obiektyw makro i, i pojawił się obiektyw szerokokątny. No i ten 2.17, 2.18 to były takie lata bardzo płodne, bo ten sprzęt, jakby od strony technicznej, dał mi zupełnie nowe możliwości. No na przykład super stabilizacja, która naprawdę pozwalała na robienie z ręki niesamowitych zdjęć przy czasie tam ćwierć czy nawet pół sekundy, rozmyta woda i tak dalej, i tak dalej. Jakieś słabe światło o obrzasku czy o zmroku. Także tutaj te możliwości były fajne, a to wiadomo, że od razu motywuje człowieka do, do przebywania w terenie. No i właśnie wchodziłem coraz głębiej w tajniki przyrody, no i coraz mocniej rozkichiwałem się w ptakach. Poznałem też ornitologów w międzyczasie, i też w wyposażeniu pojawiła się luneta do obserwacji ptaków. No i tutaj już potem te proporcje zaczęły się rozkładać. Dołączyła do mnie żona, jeździliśmy wspólnie coraz częściej na obserwację ptaków, fotografia była przy okazji. Coraz mniej było takich dedykowanych planerów, czyli że, że wstawałem i jechałem w środku nocy specjalnie na zdjęcia. Raczej jechaliśmy wcześniej rano na ptaki, a przy okazji próbowałem robić zdjęcia i tak się to kręciło. Aż stopniowo zaczęły przeważać te wyjazdy, właśnie obserwacyjne. 10 lat temu, chyba 10 lat temu, dojrzeliśmy do tego, żeby poszukać sobie jakiejś małej działki poza miastem, która by była taką naszą weekendową ostoją, ale też bazą do wypadów, właśnie. W soboty, niedzielę. Znaleźliśmy takie miejsce niecałe 30 km od łodzi, 20 parę. No, i faktycznie to nas wtedy bardzo mocno pociągnęło, uderzyło. Okazało się, że ta odległość od miasta przecież nie tak duża daje tak radykalną zmianę: że to są ciche i ciemne noce, że to jest fajne, świeże powietrze, które zimą nie śmierdzi jak w mieście, że nie ma właśnie hałasu. A nawet jeżeli gdzieś tam z za lasu dobiegały nas te wszystkie dźwięki świata rolniczego, to one jakoś tak mniej boleśnie komponowały się z całym tym pejzażem dźwiękowym wsi. I to było bardzo w porządku. Znowu widzieliśmy w nocy rozgwieżdżone niebo, słyszeliśmy dużo więcej, budziliśmy się z ptakami. No po prostu niesamowita sprawa, a jednocześnie właśnie baza, to, że już byliśmy w takim miejscu i, i tam lokalnie mogliśmy też operować spacerowo, czy jakieś tam bliskie wycieczki sobie organizować. Też zbliżyliśmy się do odległościowo do rezerwatu Jeziorsko i do Doliny Neru, więc bardzo często tamte okolice Eksplorowaliśmy. Kilka lat temu pojawiła się w nas taka idea, że może, może ta działka to mało. Poza tym, no nie ukrywam, że męczące to było też, że trzeba było się przemieszczać między jednym a drugim miejscem, czyli między domem w Łodzi a. A działką w lesie. To było takie cotygodniowe przemieszczanie się z jakimiś pakunkami, tobołkami, prowiant, jakieś graty, przewożenie naszych psów, i tak dalej. Więc ciągle coś przenosiliśmy, ciągle coś pakowaliśmy, ciągle coś wywoziliśmy, ciągle wracaliśmy, i tak dalej, i tak dalej. A poza tym ta leśna działka zrobiła nam to, że w mieście było jeszcze gorzej, jeszcze głośniej, jeszcze bardziej widno, I właśnie zimą bardziej śmierdziało, sterczenie w korkach, zaczęło nas to wszystko jakoś przytłaczać i dobijać. No i pojawiła się tam. Myślę, że może by było trzeba poszukać czegoś do mieszkania na stałe poza miastem. No i zaczęliśmy poszukiwania. Okazuje się, że czas na znalezienie jakiegoś starego, opuszczonego siedliska to już dawno minął. Tu, miejscowi mieszkańcy wsi to mówili nam, że takie rzeczy to 20 lat temu albo i lepiej, że mało co się uchowało. No i faktycznie długo, długo nie mogliśmy znaleźć niczego. Postawiliśmy sobie taki cel, że chcemy mieć. Coś zupełnie na uboczu, chcemy być gdzieś poza. No i gdy już trochę traciliśmy nadzieję, kiedyś będąc teraz w tej samej okolicy. Nagle zobaczyliśmy baner na jakimś lichym płocie w takim dużym zielonym zadrzewieniu. No, to był chyba lipiec, i okazało się, że ktoś sprzedawał działkę. My w ogóle widzieliśmy to zadrzewienie, ale nie sądziliśmy, że tam w środku jest jakaś, jakaś działka w rozumieniu ziemi, którą można, można było kupić. to było super na uboczu, 700 metrów od wsi na granicy lasu, łąk i tuż obok rzeki Ner. Skontaktowaliśmy się z właścicielką tej działki. Za dosłownie pół godziny już byliśmy u niej na herbacie. Rozmawialiśmy o tym, ponieważ ona też zobaczyła, że ma do czynienia ze świrami w pozytywnym rozumieniu przyrodniczym, bardzo się zapaliła do tego, że to właśnie nam chciałaby sprzedać działkę, ponieważ ona też się bała o to, żeby ktoś, kto ją kupi, nie zmienił jej charakteru, nie, nie wyciął drzew. No, ona fantastycznie zarosła, ona nie była użytkowana przez kilkanaście, co najmniej lat, więc naprawdę mocno zdziczała i szkoda by było jakoś to wszystko zrujnować. I ona się tego obawiała, ale zaufała nam i w momencie, kiedy w nas zaczęła dojrzewać decyzja, ruszyła epidemia. W zasadzie wszystko się przyblokowało, sam proces formalizowania zakupu z uwagi na konieczność sprawdzenia pewnych rzeczy na poziomie gminy, starostwa, kontaktu z lasami państwowymi itd., tak tak wodami polskimi. To po prostu dwa lata czekaliśmy na, na pewne decyzje i bardzo, bardzo długo się to odwlekało. No ale wreszcie mogliśmy finalizować temat, postawiliśmy wszystko na jedną kartę, rzuciliśmy na jedną szalę, pozbyliśmy się mieszkania, pozbyliśmy się działki, wszystko ulokowaliśmy w to nasze nowe miejsce na ziemi. Zbudowaliśmy tutaj mały dom, ponieważ stary się rozleciał. Uratowaliśmy stodołę. W lutym tego roku udało nam się tutaj przeprowadzić, zamieszkać i teraz już jesteśmy mieszkańcami wsi. Uczymy się tego życia właśnie poza miastem, życia na uboczu. Bardzo mocno doceniamy to. Że nam się udało. Jesteśmy wdzięczni losowi, że tak się to wszystko fajnie poukładało, że szło trochę po grudzie, ale potem nastąpił szczęśliwy finał. Za oknem mamy całą tą zieleń, która eksplodowała. Do pewnego momentu było jeszcze, jeszcze dosyć, dosyć przygnębiająco, bo jednak pewne miejsca rozkopane podczas budowy no, musiały się goić. Wiosna załatwiła sprawę, bardzo szybko to ruszyło z odrobiną naszej pomocy. No i dzisiaj już czujemy, że jesteśmy u siebie. To nasze miejsce, dzielimy się tutaj z przyrodą, jesteśmy jej częścią, więc nie mogłoby być inaczej. Ptaki, owady, bardzo dużo rzeczy, tak jak na poprzedniej działce, tak i tutaj robimy w ten sam sposób. To znaczy ukierunkowane to wszystko jest na pewne korzyści, które właśnie przyroda też może sobie z tego miejsca czerpać. E Dzielimy się, dzielimy się przestrzenią, tylko nieduży fragment został przez nas w jakimś sensie zagospodarowany i zaaranżowany, resztę nazywamy rezerwatem i w ogóle jej nie ruszamy. Jak rezerwat ścisły, jak sobie suchy świerk upadł, tak sobie leży i tak to, i tak to widzimy, tak to ma działać. Naszą ingerencją było zbudowanie tutaj małego strumyka, takiej, takiej płynącej wody dla ptaków. W formie właśnie poidła i jednocześnie takiego terapeutycznego ciurkadła. Wiemy, że woda ściąga życie, ściąga ptaki, ściąga owady, ściąga bezkręgowce, gady, płazy. Przerabialiśmy to na poprzedniej działce. Mieliśmy wodę w postaci sadzawki, też zbudowanej, takiej znaturalizowanej. No i tutaj jest dokładnie ta sama sytuacja. Oczywiście przez te lata, kiedy. Czekaliśmy, kiedy te sprawy się gdzieś tam dopinały, nie próżnowaliśmy, bo widzieliśmy, że tutaj czas trzeba wykorzystać, więc sadziliśmy drzewa, krzewy, żywopłoty. Rozwieszaliśmy budki lęgowe, mamy budkę dla pójdziek, mamy założony kosz dla uszatek, mamy budkę dla dudka, który cały czas się w okolicy odzywa, zmontowaliśmy też Platformę dla bocianów. Póki co w tym sezonie jej nie zajęły. No i tak jak mówię, uczymy się tego, tego życia. Ruszyliśmy też z małym ogrodem, takim warzywnikiem. No jakoś tam próbujemy sobie w takim minimalnym zakresie: bo to wiadomo, że prawdziwymi ogrodnikami, rolnikami to, to my raczej nie jesteśmy i nie będziemy. Ale no przecież to głupio by było, no, nie mieć nawet nie wiem, szczypiorku czy pomidorów swoich, więc coś tam eksperymentujemy, ale zdecydowanie jest to okazja do tego, żeby odrobinkę zwolnić obroty. Po tych latach życia w mieście, i nie w tym sensie, żeby usiąść i posiedzieć, ale żeby spróbować łapać trochę tej naturalnej harmonii, która z tej przyrody tutaj bije w nas bardzo mocno, w pozytywnym sensie, i po prostu aż głupio byłoby z tego nie korzystać. Tego chcieliśmy, do tego dążyliśmy. I właśnie do tego zmierzam. Gdyby nie fotografia przyrodnicza, to wszystko by się tak nie poukładało, to wszystko by się tak nie poprzesuwało, bo to ta fotografia przyrodnicza wprowadzała najpierw mnie, a potem nas razem, potem już obserwacje przyrodnicze to nasze takie ptasiarskie lornetkowania, wycieczki, wyjazdy, wchodziliśmy coraz głębiej, posuwaliśmy się coraz dalej, i to nas przyprowadziło dzisiaj do tego miejsca, w którym jesteśmy. Podkreślę i powtórzę, bez tej fotografii na początku, fotografii przyrodniczej, tego by absolutnie nie było. Ona się musiała pojawić na tej drodze. Ona spowodowała, że skręciliśmy, ona spowodowała, że poszliśmy właśnie taką, a nie inną drogą, żeby dojść dzisiaj do tego miejsca, w którym można powiedzieć, że jest to jakiś etap spełnienia, na pewno realizacji marzeń i tych dążeń naszych, rozłożonych przez lata w czasie i, i właśnie takich jeszcze podkręconych przez tę obecność naszą na tej leśnej działce przez parę ładnych lat. I dzisiaj a, faktycznie jest to jakiś taki symboliczny moment, że doszliśmy właśnie w takie miejsce. Korzystajcie również z tego, jeżeli gdzieś was coś ciągnie i, i czujecie, że, że prowadzi was gdzieś ta dróżka, bo, mo, może leśna, może jakaś inna, gdzieś tam przez łąkę nad rzekę, dosłownie i w przenośni, idźcie tą drogą. Nie bójcie się, próbujcie realizować swoje marzenia, próbujcie czuć, dokąd chcecie iść, dokąd zmierzać, czego potrzebujecie. Na pewnym etapie znajomi, ludzie tam życzliwi, ale też zastanawiali się, i może nie pukali w głowę. Ale na pewno poddawali wątpliwość: czy na pewno chcecie, aż na takim uboczu po jakiejś piaszczystej drodze, być może kiedyś nieprzejezdnej, zupełnie bez sąsiadów i tak dalej, tak Tak, tego ściliśmy, tutaj się odnajdujemy, tutaj głęboko oddychamy, i tutaj czujemy, że naprawdę trafiliśmy do siebie. I to jest super. Zachęcam Was, jeżeli coś takiego w sobie czujecie i coś takiego Was gdzieś tam ciągnie, dajcie się ponieść, dajcie się poprowadzić, oczywiście w granicach rozsądku, bez jakiegoś totalnego szaleństwa, ale dlaczego by nie? A fotografia przyrodnicza, właśnie, może być takim katalizatorem może być tą lupą, przez którą patrzymy z bliska na przyrodę. A, a skutkiem ubocznym może być to, że, że faktycznie nas to wciągnie aż do tego stopnia, no my, my przepadliśmy. I, I już dzisiaj wiemy, że to była świetna, doskonała, trafna decyzja. Nic byśmy nie zmienili, nic byśmy nie, nie cofnęli. W 2020, na początku pandemii, zacząłem nagrywać ten podcast. Wcześniej sobie blogowałem, rzucałem jakieś zdjęcia z krótkimi tekstami na moją stronę, a w chyba kwietniu 2020 zacząłem nagrywać. I zobaczcie, minęły już 3 lata. Dla mnie to naprawdę był duży czas, długi czas. Wszystkiego uczyłem się od zera, tego podcastowania uczyłem się od zera. Wszystko robiłem sam. Chyba się udało dzisiaj, tak mogę powiedzieć, z perspektywy tych trzech lat. To jest 84. odcinek. To grubo ponad 100 godzin treści, 100 godzin audycji do słuchania. Robienie tego podcastu naprawdę było i jest pracochłonne. Wymyślanie i umawianie gości, potem przygotowywanie jakichś scenariuszy, pytań do rozmowy, samo nagrywanie, obróbka, edycja, postprodukcja, jakkolwiek to naz nazwiemy, wreszcie publikowanie, a potem promowanie w internecie to było naprawdę dużo, dużo pracy. I stworzenie każdego odcinka zabierało mi no, kilka dni, tak, co dwa tygodnie, nie, jedno, drugie, trzecie popołudnie w tygodniu czy wieczory. Dużo czasu i dużo energii, i tak na tym swoim entuzjazmie dosyć długo jechałem. Aż teraz wreszcie postanowiłem, że zawieszam tworzenie tego podcastu. Na pewno będzie przerwa. Czy wrócę jesienią, sam jeszcze nie wiem. No jest to rodzaj jakiegoś zmęczenia. Tak jak pisałem wcześniej do moich patronów, nie wiem czy to, czy to wypalenie, ale na pewno jest to pewnego rodzaju zmęczenie, bo z jednej strony odpowiedzialność względem was, słuchaczy i, i później również patronów, którzy też w jakiś sposób mi zaufali, postanowili być ze mną w sensie wspierania takiego z całego twardego, więc ta odpowiedzialność powodowała, że no, pracowałem co drugi tydzień, żeby ten odcinek mógł się zawsze w piątek wieczorem ukazać. Ale z czasem przynosiło to też pewnego rodzaju obciążenie. Zacząłem też odczuwać taki brak czasu na inne aktywności, którym chciałbym się oddawać, i to spowodowało, że no trochę, trochę ten entuzjazm gdzieś zaczął we mnie, we mnie przysiadać. Osiągnąłem taką średnią tych tysiąca odsłuchań na jeden odcinek. Oczywiście. Nie mam się tutaj jak porównywać z innymi podcastami, innymi twórcami, bo tematyka jest specyficzna, ta fotografia i, i przyroda w ogóle jednak są tematem niszowym w naszym kraju. Nie jest lekko, naprawdę nie jest lekko, ale ja nie jestem też jakąś bestią mediów społecznościowych, właśnie tego typu jakiegoś marketingu. W międzyczasie też no nie ukrywam, że zrezygnowałbym na pewno z mediów społecznościowych, gdyby nie właśnie możliwość promowania w nich swojej pracy. Kolejnych odcinków to mnie trzymało, trzyma do dzisiaj. Teraz na pewno troszeczkę się od tego odsunę, ale chcę wrócić z powrotem, pewnie też z aparatem w teren, trochę mi tego brakuje. Nie, nie twierdzę, że to absolutnie przez podcast, ale też przez to, co tutaj działo się w naszym życiu, tego czasu po prostu było mniej. No a jednocześnie właśnie pojawiło się to znaczenie, więc potrzebuję złapać taki głębszy oddech, trochę się zresetować, trochę się od tego wyczyścić i zobaczę, co przyniesie jesień. Być może podcast wróci w jakiejś innej formule, bardziej luźnej. Może odcinki będą się pojawiały rzadziej i nieregularnie w momencie, kiedy faktycznie gdzieś tam skrzyżują się drogi moje i, i niektórych osób, moich kolejnych gości. W ten sposób będzie łatwiej. I nie będą to też takie koszty. Nie dotykam tutaj strony finansowej, bo oczywiście mimo tego, że zaangażowali się patroni, którym raz jeszcze bardzo mocno dziękuję, no jednak tych kosztów trochę było i tutaj od tej strony też, też zaczęło być to gdzieś mocno odczuwalne, no ale przede wszystkim no właśnie rodzaj... Pewnego rodzaju zmęczenia, no jakoś się to przestało bilansować. Ja też mówiłem nieraz i wiem, że to tak brzmiało brzmi dosyć górnolotnie o tej mojej misji, takiej potrzebie rozmawiania z ludźmi, może tej właśnie tej miękkiej edukacji. Tutaj też pojawia się pewnego rodzaju zwątpienie. Widząc, co się dzieje, widząc. Że kolejny rok jedziemy po tej równi pochyłej, że, że w tej chwili realia w naszym kraju są takie, a nie inne. Trochę mnie to dobija, trochę też podkopało to moją wiarę w to, że to jakoś jeszcze to wszystko się odwróci. Także dzisiaj z tym entuzjazmem jest, jest po prostu ciężko, trudno. Dlatego podjąłem taką decyzję, a nie inną. Zawieszam swoją działalność podcastową. Myślę, że na blogu dalej będą pojawiać się jakieś zdjęcia od czasu do czasu, pewnie z jakimś tekstem, komentarzem. Co będzie dalej? Zobaczymy. I przy tej okazji chcę też wszystkim podziękować, bo wspierała mnie Mary, moja żona, która zawsze była przychylna temu, co robiłem i no, jakby nie krzywiła się też na to, że pochłania to mój czas. Dziękuję wszystkim życzliwym, którzy mi kibicowali, którzy pomagali mi też w tworzeniu kolejnych odcinków, podsuwali pomysły czy jakieś rozwiązania techniczne. Bardzo dziękuję wszystkim moim gościom, tym, którzy się zgodzili, zwłaszcza na początku, zaufali mi, kiedy przecież zaczynałem zupełnie od zera. Szczególnie dziękuję moim koleżankom i kolegom z ZPFP, ale były to zawsze relacje takie osobiste, czyli ja jakaś osoba, nigdy nie z organizacją, poza jakimś jednym epizodem, który zrobiliśmy wspólnie, nigdy nie zasłużyłem na jakieś wsparcie ze strony zarządu z ZPFP. Z tego powodu było, było to jakieś, nie wiem, było to jakieś przykre dla mnie, bo przecież słuchaliście, wiecie, że mocno się angażowałem w te wszystkie inicjatywy ZPFP, nawet wtedy, kiedy przestałem być ich członkiem, bo gdzieś tam te nasze drogi powoli się rozchodziły. Pisali do mnie członkowie ZPFP z Polski, dlaczego oni gdzieś przez przypadek wynajdują ten podcast, Dlaczego nigdy związek nie napisał w swoich newsletterach o tym, że, że coś takiego funkcjonuje. No nie wiem, nie mnie pytać. Widocznie ktoś uznał, że nie ma tam na to miejsca. No jakoś też mocno mnie to nie boli żyłem z tym, jak widzicie, przez ten cały czas, ale chcę to zaakcentować, że mimo wszystko indywidualnie fotografki, fotografowie ze związku dali mi takie wsparcie, rozmawiali ze mną. Wyszły z tego bardzo fajne odcinki. Dołączyli do tego naukowcy, inni pasjonaci, i w ten sposób się to. Tworzyło w ten sposób się to kręciło. No i oczywiście nie byłoby tego bez Was, słuchaczek, słuchaczy. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną przez cały ten czas. Przez te trzy lata kibicowaliście, dawaliście mi też odczuć, że robię dobrą robotę, że było to potrzebne. To było zawsze bardzo miłe i za wszystkie takie miłe słowa i gesty z Waszej strony bardzo dziękuję. Dziękuję też wszystkim moim patronom. No to cóż, moi drodzy, to tyle ode mnie. Do usłyszenia wkrótce. Chyba nie. Może do usłyszenia za jakiś czas. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Bawcie się fotografią, dajcie się prowadzić, dajcie się wciągać, wciągać w przyrodzie. Wchodźcie głębiej, nie bójcie się, realizujcie się, szukajcie swojej pasji, pielęgnujcie ją, idźcie za swoimi marzeniami. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć.